W końcu po długiej, długiej przerwie odbieram swojego challengera. Był na detailingu, bardzo długim, prawie 2 miesiące. Joko petardo! Warto było czekać. Chociaż w sumie nie moje. Ten samochód trafi do jednego z was. Tak, dobrze słyszałeś. Oficjalnie otwieram start akcji, w której do wygrania jest Dodge Challenger, czyli moje ulubione auto. Ale zanim dowiecie się więcej o loterii, w której do wygrania jest ten samochód, chciałbym wam bardziej przybliżyć historię tego egzemplarza. Tutaj jest masa modyfikacji wizualnych. Zderzak od Red Eye'a, maska od Red Eye'a, poszerzenia, wide body, poszerzony samochód to jest zupełnie co innego. Jak już weszły poszerzenia, no to dystanse. Na kołach mamy po 4 cm z każdej strony. Idealnie się tutaj łączy linia nadkoli z linią felgi. Poza tym to, co już na pierwszy rzut oka widać, czarna folia satynowa. Najlepsza w swoim rodzaju z palety 3M. O tym wszystkim piszę w swoim e-booku. Tam dowiecie się wszystkich informacji, zobaczycie zdjęcia z procesu modyfikacji tego samochodu. A już jak o tym mówię, to wiedzcie, że to jest sens całej akcji. Kupujecie e-booki i za to zgarniacie losy. Im więcej kupionych e-booków, tym więcej losów. Nielimitowana ilość. Możecie kupić ile chcecie. Dodge Challenger to jest legenda motoryzacji od ponad 5 dekad. Bryła się nie zmienia. Samochód nadal ma V8. Jest to ikona współczesnej motoryzacji, która niestety leci ku downsizingowi, a tu wolno ssące V8, które ryczy przepotężnie. Teraz pora, żebyś zobaczył, jak twoje auto wygląda od tyłu, więc w tym ujęciu będziemy prezentować tą halę z perspektywy dupeczki. Jak wam się podoba? Trochę jest ubrudzony, bo tutaj dużo kurzu, ale nie o tym. E-booki na stronie www.wygrajv8.pl zawierają pewne treści. Nie są puste. Opisana tam jest historia młodego człowieka, który przed wami teraz stoi, który 4 lata temu pracowałem w firmie kurierskiej, zarabiałem te 2500. Ciężko się pracowało za niewielkie pieniądze, za mniejsze niż średnia krajowa pieniądze, żeby spełnić jakieś swoje pierwsze marzenia. Moim marzeniem wtedy było kupienie transportera T4, żeby ruszyć po Europie w wielką podróż. Gdybyście 4 lata temu powiedzieli mi, że będę do kamery mówił o tym, że oddaję Challengera jednemu z widzów, to bym was wyśmiał. A ta historia, która pisze się teraz na naszych oczach, to jest prawdziwa historia młodego człowieka, który oddaje Challengera. No nie wierzyłem w to, że będę coś takiego robił, a tutaj Challenger, którego jeden z was, jeden z moich widzów, który śledzi program High Five, zgarnie w losowaniu, uczciwym, legalnym losowaniu. Wystarczy tylko kupować e-booki, zgarniać losy. Ty, a może on upali? Spróbujemy. Dobra, szkoda opon, jeszcze musi starczyć na najbliższe godziny chociaż. No 3 razy na wulkanizację latać. Kurczę no, zakaz palenia. Co za szkoda. Gasimy więc. Chciałem tutaj upalić dla was gumę, ale skoro zakaz, no to opowiem wam o czymś innym. Zakaz fotografowania. To dla pana. Dobra. Niestety więcej nie znalazłem. Dobra. Bardzo panu dziękuję. Tylko chowajcie się przed kamerami. Wie pan, co jest najlepsze? Jak pan kupi e-booka, to może pan wygrać ten samochód. Aha. Ten samochód jest na loterię. Pięknie. Właśnie sobie załatwiliśmy za 10 zł wejściówkę na zdjęcia, bo to jest zakaz fotografowania rzekomo. Mimo swojej bardzo dużej wartości, ten Challenger jest najtańszy na rynku. Dlaczego? Bo kosztuje niecałe 30 zł za pakiet e-booka. Wyobraź sobie, że żeby wejść do akcji, musisz kupić e-booka za kwotę
równowartości 5 litrów paliwa, niecałe 30 zł. Za te niecałe 5 litrów paliwa będziesz miał możliwość wygrania auta za bardzo dużo pieniędzy. Wyobraź sobie, że kupiłeś jednego e-booka i zgarnąłeś jeden los i ten samochód w tym momencie trafia do ciebie. Wieczorem 1 lipca na losowaniu, które odbędzie się w pełni legalne, oficjalne losowanie, transmisja na żywo na moim kanale YouTubie, nagle dzwonię do ciebie i wystarczył ten jeden e-book, za który zgarnąłeś jeden los. Dlatego jeżeli do tej pory się zastanawiasz, to przestań się zastanawiać, bo jeżeli nic nie robisz, to ciężko go wygrać w loterii. Kup e-booka, zgarniaj losy, choćby jeden los. I odbierz ten samochód 1 lipca. Tutaj jest takie popularne miejsce do carspottingu. W tym miejscu właśnie zatrzymamy się na chwilę. Ej, a może byśmy zrobili tak, że pierwsza osoba, która podejdzie, która ma kupionego e-booka i zgarnęła losy, przejdzie się ze mną samochodem. Pierwszy szczęśliwiec, co? Zaskoczymy go. Odpalimy furę. Cześć, siemanko. Cześć. Robert, podoba ci się samochód? Świetny jest. Wejdź sobie do środka, jak chcesz. Z której strony? Po kierownicy. No tutaj, tutaj. A co, chcesz się przejechać? Pewnie, że tak. Wziąłeś udział w loterii? Oczywiście, że tak. Poważnie? Poważnie. Kupiłeś e-booka? No, na 10 losów. Poważnie? No. E-booka tego najwyższego? Oczywiście. No rzeczywiście, stary. Lecimy upalać. Jesteś gotowy? Jestem. V8. Kręcą się? Podoba się fura chyba, co? Pokażcie, że macie kupione e-booki. Proszę. Aaaa, kurde! Chodźcie, wyjdziemy. Tak to wygląda w tym momencie. V8 jest tu? V8 jest, oczywiście, że tak. No. Ile to pali? A podoba się? Amerykańska motoryzacja ma... A z której to było? 19. Robił ten salto kiedyś przy tej challengerze. Co? Umiesz salto? Opłacało się kupić, co? Tak to byście nie przejechali się może. Niedługo razem znowu kolejny odcinek nagramy. O! Biorę samochodu. O kurde, ty jesteś, no jest potencjał. Czarny mat jednak siedzi na tym, podkreśla mocno. A mówili, że Challenger to nie jest rodzinne auto, zobaczcie. Jak najbardziej, no. Idealnie pasujemy tutaj. Możecie wejść do środka. Jak się siedzi? Nie sądziłem, że takie auto jest wygodne i widzę, że spalanie też jest jakieś duże, 10,8. Program High Five słynie z cytatu, lepiej palić gumę niż fajki. Zobaczcie, jak to w tym przypadku wyglądało. Samochód jest idealny do robienia takich śladów, a teraz robimy też zdjęcia. Sesja zdjęciowa, która będzie na Instagramie, albo już jest na Instagramie. Wpadajcie na Instagram, buczo przez 3O. Jakbyśmy sprawdzili, jaką kulkę można zebrać z tego. To jest chyba najgrubsza kulka, którą w życiu zrobiłem. Nawet nie wezmę tego, to jest za dużo. Greta Thunberg. Gumy srogo upalone, tak to wyglądało mniej więcej, a ten materiał, który teraz widzicie, jest na moim Instagramie i próbuję z niego zrobić viral. Po ostrym upalaniu pora na zmianę opon, ale wy nie musicie się o to martwić. W losowaniu tego Challengera dostajecie świeżutki, nowiutki komplet opon. Tak wyglądają opony po upalaniu. Konrad, tu całe płaty się odrywały. Tak, jest tam już guma, druga świzdu-gwizdu. Świzdu-gwizdu, 500 zł poszło w... Nie bójcie się, jak wygracie już to auto, lać tutaj 9.5. Każdy Challenger musi wręcz jeździć na paliwie 9.5, z wyjątkiem oczywiście Demona na przykład, ale mówimy tutaj o tej wersji samochodu. Pożycz 500. Na co wydałeś? Na opony. Challenger, na którym teraz siedzę, który w przyszłości będzie twój, przeżył bardzo wiele ze mną. Wywiad ze Sławkiem Mencenem, wywiad z gwiazdą filmów dla dorosłych, ale też takie bardziej ekstremalne rzeczy, jak wyścig z bolidem Formuły 1, prawdziwy, oryginalny bolid Formuły 1 z 2008 roku versus twój przyszły samochód. Naprawdę, na to, że Silesia Ring robiliśmy takie rzeczy dość niedawno. Niedługo będzie z tego pełny materiał. Dodatkowo spałem na kempingu tym samochodem. A na koniec to, co najciekawsze dla facetów. Wejdźcie na mojego Instagrama. Jeżeli widzicie zdjęcie fajnej laski przy Challengerze Bucza, to znaczy, że loteria jeszcze trwa. Takie i inne grube rzeczy mam przygotowane podczas trwania loterii. Podjechaliśmy właśnie na najlepszą pizzę. Jak wam się podoba auto? Zajebiste jest. Daj mu trochę gazu. Marzenie. Może ja nie będę oddawał tego Challengera jednak. Za dużo emocji. Grubo, co? Grubo. Zatkało człowieka. Ale... Ja go znam nie od dziś i przysięgam, że człowiek bardzo wygadany, a teraz nic nie mówi. Petarda. Pierwszy raz go widzę w takim stanie, naprawdę. Odjęło mi mowę, ja... Z... Nie, no nie wiem co powiedzieć. Trzeba podgrzać. Musi.
Możesz odpalić? Przygazować? Tak. A to tylko dla pana. Dobra, dziękuję. Ten dźwięk jest genialny. Oj tak. Ładny, czyściutki. Ładny, czyściutki. O, nowiutki taki. Możecie już teraz kupić e-booka i czekać na losowanie. Możecie kupować w dowolnym momencie e-booki nielimitowaną ilość i zgarniać losy. Możecie też w dniu wydarzenia to zrobić, ale lepiej wcześniej niż później. Pamiętajcie, bo jak spóźnicie się, to stracicie szansę na wygranie tego auta. A jeżeli dotrwałeś do tego miejsca w filmie, no to nie oszukujmy się. Ten link jest dla ciebie, dlatego wbijaj, kupuj e-booki i zgarniaj losy. Powodzenia, trzymajcie się, do następnego materiału, do zobaczenia.